Te najważniejsze wyzwania, które stoją przed branżą transportową, można podzielić na dwa obszary. Pierwszy dotyczy regulacji wewnętrznych, krajowych. Musimy uspokoić ten cały obszar regulacji, tak żeby firmy mogły wreszcie zająć się prowadzeniem biznesu, a nie wypełnianiem obowiązków biurokratycznych. Ale z drugiej strony musimy na poważnie usiąść do rozmów z naszymi partnerami w Unii Europejskiej, ponieważ część regulacji właśnie podejmowana jest w Brukseli. Moim zdaniem należy mówić przede wszystkim o dwóch obszarach. Jednym z nich to są regulacje dotyczące redukcji śladu węglowego, a drugie wyzwanie, które de facto w Polsce funkcjonuje już od wielu lat, to przede wszystkim brakujące ręce do pracy, tak? Czyli zarówno jeżeli chodzi o kierowców, jak i również o siłę pracowniczą w magazynach. Polska gospodarka morska się cały czas rozwija, rozwijają się polskie porty, bardzo dużo inwestują, wszystkie porty. W tej chwili czekamy tak naprawdę na bardzo mocne uderzenie w rozwój infrastruktury kolejowej, bo to jest pierwszy w ogóle warunek, żeby te porty mogły absorbować dużo większą ilość ładunku. Dużo jest przed nami do zrobienia, dużo się rozwijamy. W tej chwili w zachodniopomorskim bardzo mocno rozwija się branża offshore'owa. Nie tylko budujemy ogromny terminal, największy na Bałtyku terminal branży offshore właśnie w Świnoujściu, ale również w tej chwili powstają liczne fabryki. Polska potrzebuje inwestycji w infrastrukturę drogową, kolejową, portową. To najlepiej pokazały wydarzenia w ostatnich miesiącach związane z wywiezieniem zboża z Ukrainy, które powinno pojechać szybko, sprawnie, szybko być załadowane w polskich portach i wyjechać w świat. Ale tak też się dzieje z produktami rolno-spożywczymi, które chcemy jak najszybciej, jak najsprawniej wywieźć z Polski, dlatego też środki z KPO są kluczowe, by te inwestycje powstawały, by poprawa infrastruktury następowała z każdym dniem i z każdym tygodniem. Wszelkie konferencje dotyczące transportu, czy też rozwiązań, jakie w transporcie, czy w ogóle w branży logistycznej mogą mieć miejsce, są bardzo ważne. Jest to taki sposób na dzielenie się doświadczeniem, na wymianę poglądów i być może na znalezienie kolejnego sposobu na działanie w taki sposób, aby pozytywnie zbudować wizerunek danej firmy.